Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Adi i witam Was w kolejnym nietypowym odcinku na moim kanale. W tym odcinku będę dla Was nagrywać kolejny test, czyli test Monstera Assault. Więc jeżeli jesteście nowymi widzami na moim kanale, to bardzo bym chciał, żebyście zasubskrybowali, dali łapkę w górę, nie zapomnijcie kliknąć w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o każdym nowym filmie. Więc ja już nie przedłużam i lecimy z odcinkiem, jak i z testem. Więc jak już mówiłem na samym początku dzisiejszym nietypowym odcinku, nagram dla Was test Monstera Assault. Także zapraszam Was do oglądania. Więc Monster Assault prezentuje się właśnie w ten sposób, tak jak to widzicie już na fotce, a tak w rzeczywistości. Proszę bardzo, tak on się prezentuje. Łóżka. No i co? Tak jak u mnie standardowo ocenimy sobie smak i zapach. Także otwieramy sobie tego Assaulta. Zobaczymy, czy on w ogóle jest dobry, bo jeszcze nigdy go nie piłem. Serio. Okej, otwarty został. Zapach podobny do coli. Podobny do coli. Zobaczymy, jak on będzie smakować. Także teraz będzie test z smaku. Powiem Wam, że ten Monster smakuje dosłownie jak taka cola zimna. Serio. I chyba ten Monster jest chyba dla mnie najlepszy pod względem zapachu, jak i smaku, więc daję mu ocenę 10 na 10. Także dajcie mi chwilkę, ja go zaraz wypiję i przejdziemy sobie do i potem przejdziemy do podsumowania. Więc ja już jestem ze powrotem i teraz przejdziemy sobie do podsumowania. Więc podsumowanie moje to jest takie, że ten Monster jest bardzo dobry. Polecam go bardzo kupić. Jeżeli szukacie, nie wiem, jakichś tanich monsterków, to bardzo polecam Wam kupić Assault, bo on jest naprawdę bardzo dobry. Więc ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się i do kolejnego testu na moim kanale. Na razie.